że nie można było określić, kto na drodze tą prędkość przekroczył. Czy to byłem ja, czy samochody, które jechały za mną, czy też może samochody, które mijały mnie sprzeciwka. A także w toku procesu okazało się, że funkcjonariusz ten nie był w ogóle przeszkolony do obsługi takiego urządzenia. Mało tego, on twierdził, że nie musi być przeszkolony. Uzasadnienia w takich sprawach są prozaiczne. W wyrokach sądów, które opierają się na opiniach biegłych, czyli specjalistów w zakresie pomiarów prędkości, czytamy m.in. o tym, że w żaden sposób nie można udowodnić, którego samochodu prędkość została zmierzona. Biegli sądowi alarmują, że ultralight czasami zawyża prędkość, albo w końcu zwracają uwagę, że policjanci są źle przeszkoleni i wynik będziemy dla państwa kilometry. To pierwszy test. Wykonuję w normalnych warunkach drogowych. Za kierownicą ja. W roli policjanta Tomasz Motyliński, publicznie znany jako człowiek, który od lat policji. Kilka razy pokonuję całą trasę z tą samą prędkością. Rozpędzam się do 50 km na godzinę. Włączam tempomat i ruszam. Za czwartym jednak razem ultralight przekroczyłem prędkość. Jaką prędkość pokazało to urządzenie? No blisko 80 km na godzinę. Poruszałem się z prędkością maksymalnie 60 km na godzinę. Policjanci co stwierdzili? Stwierdzili około 80, tam była prędkość. Obatorski jest podjęciem, który przez policję pomiarem. Wyrok uniemożliwia od zarzutu przekroczenia. Wyrok jest kolejnym, który pokazuje, że albo to policjanci źle skupują radar, albo urządzenie jest niesprawne. Funkcjonariusze policji obsługując przyrząd mogą nie mieć świadomości co do tego, że w rzeczywistości namierzają inny pojazd, ten, który wskazuje punkt celowniczy w wizjerze. Policja, który dokonuje pomiaru prędkości, musi mieć przekonanie, że pojazd, który identyfikuje, czyli ten, który widzi w celowniku, jest dokładnie tym pojazdem, którego prędkość mierzy. Chodzi o to, że w takim urządzeniu, które mierzy prędkość, jest celownik, ale jest też laser, czy ta wiązka, która mierzy prędkość. I w tym, żeby laser, który mierzy prędkość, nie rozchodził się z punktem, który widzi policjant w celowniku. Na tych poglądowych zdjęciach umieściliśmy czerwony, który policja zawsze widzi w celowniku, i zielony lasera, którego nie widzi. Jeśli radar ma przestawiony celownik chociaż o kilka milimetrów, upadł, spadł z fotela w trakcie jazdy lub z maski radiowozu, wtedy te dwa punkty się nie pojawiają. W efekcie policjant, i to zupełnie nieświadomie, mierzy prędkość zupełnie innego samochodu. I na to także zwracają uwagę biegli, powoływani przez sądy. Dlaczego policjanci wciąż korzystają z urządzenia ultralight, skoro sądy w całej Polsce przyznają rację kierowcom? Dlatego, że te urządzenia posiadają ważne świadectwo legalizacji, a więc posiadamy całą zbędną prawną dokumentację, która daje nam możliwość korzystania z tych urządzeń. Legalizację radaru ultralight wydał główny miar. Nikt z urzędu nie zgodził się na rozmowę. Dostaliśmy jedynie oświadczenie, z którego wynika, że badania typu wykonane zostały zgodnie z wymaganiami rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 20 stycznia 2004 roku. Nam jednak udało się dotrzeć do protokołu sprawdzenia policyjnego radaru ultralight. Okazuje się, że testy przeprowadzono z odległości jedynie 80 metrów. Ustawodawca tak określił przepisy, byśmy my jako obywatele czuli się bezpieczni do tego urządzenia, które zmierzy. A okazuje się, że do tego urządzenia zaufać nie możemy. I have tested all the devices that are used currently in the UK market. They actually show that they are prone to quite serious errors. W Londynie spotkamy się z doktorem Michaelem Clark. Doktor Clark prowadził niezależne badania dotyczące policyjnego lasera. To jeden z pierwszych pokazał, że urządzenie może zawyżać mierzoną prędkość. I don't think they're good enough to be used for criminal prosecutions. Why? You can't rely on them giving an accurate reading. They will most of the time, but sometimes they won't. Jak zapewnia producent, ultralight zwykle jest w stanie ocenić, że doszło do błędu pomiaru prędkości. Jednak prawomocne wyroki sądów z całej Polski pokazują, że nie zawsze ten błąd jest wykrywany przez urządzenie.
jak dzisiaj mierzyliśmy pojazd lotny na tempomacie z prędkością 50 km na godzinę, a urządzenie pokazało 48 mil. To jest prawie 80 km na godzinę. Urządzenie nie pokazało błędu. Policjant ma prawo zakładać, że dokonał poprawnego pomiaru. Nie wie tego on, nie wie tego kierowca, który akurat w tym momencie testujemy, tak jak my nie testujemy urządzenia, i w końcu, jeśli sprawa trafia do sądu, nie wie również tego sąd. Sąd nie wie, czy dokonano poprawnego pomiaru, czy nie dokonano poprawnego pomiaru. Nie ma możliwości odtworzenia pomiaru zapisu wideo, aby zweryfikować te... ...the fault of the machine. But even if it's worked perfectly and has been got right, there's the problem of the operator, the way he uses it. And even that's not really a problem associated with the operator. It's the way he's has to use it. Urządzenie tak naprawdę jest laserową miarką z kalkulatorem. To znaczy? Dokonuje pomiaru odległości od mierzącego i przelicza czas po przebytą drogę. Urządzenie może dokonywać prędkości z odległości od 15 do 1000 metrów. Wymaga to snajperskiej precyzji, jeżeli chcemy mierzyć to, jak to się mówi przysłowiowo, z ręki, tak? A nie ze statywu. Gdy nie jesteśmy snajperami i ta ręka nam tak bardzo i drży nam jeszcze bardziej, powiedzmy, że na odległości 1 metra klamka przesunie nam się o 1 cm, no to w odległości 500 metrów nam się już o 5 metrów, więc możemy mierzyć prędkość zupełnie innego sposobu. Na prostym odcinku drogi bez zakrętów i wzniesień przeprowadzamy test. Do urządzenia pomiaru Ultralight przymocowałem laserowy wskaźnik, tak żeby pokazać, jak wiązka lasera będzie zachowywała się na dystansie 100, 300, 500, 1000 metrów. Nasz kierowca odjeżdża teraz na odległość 100 metrów. Z tej odległości wycelowanie w tablicę rejestracyjną to żaden problem. Piotrek, teraz odjedziesz 300 metrów. Ale już na 300 metrach laser lata po całym samochodzie, a zgodnie z instrukcją, żeby dokonać poprawnego pomiaru, trzeba wycelować dokładnie w jeden punkt. Na dystansie 500 metrów jest to wręcz niemożliwe, a przy odległości 1 km wygląda to tak. Ja nie jestem pewien, celowałem w samochód czy gdzieś obok. Mimo to Komenda Główna Policji bagatelizuje problem i przekonuje, że to, co przed chwilą pokazaliśmy, nie ma większego wpływu na pomiary na drodze. Policjanci są przeszkoleni. Nie. Wierzmy w uczciwość, wierzmy w zadowolstwo profesjonalistów, policjantów ruchu drogowego, które mają do dyspozycji bardzo precyzyjne urządzenie, proste w obsłudze. Które, jak pokazuje nasz kolejny test, ten nowoczesny sprzęt oblewa. Rozpędzam się. Na warszawskim Ursynowie ustawiamy się z inżynierem Sławomirem Janczewskim, projektantem systemów do pomiaru prędkości. Ja projektowałem tego typu urządzenia w Stanach Zjednoczonych. Inżynier pokazuje nam, w jaki sposób i jak bardzo policjant może wpłynąć na pomiar. Jest 50 km na godzinę. 58. 58 mil. Okej. Jadę. Mamy. Jaka prędkość? 71, to prawko się należy, tak, zabierzemy na 1000. Panowie, ruszam ze skrzyżowania, jadę, ma 50 km na godzinę na liczniku. A, no to teraz mamy. 250 km na godzinę, reporter TV wyjechał, no to chyba trzeba do końca życia prawo jazdy odebrać. Ja to bym się nadawał na policjanta, na pewno bym uratował budżet od razu, bo każdemu mógłbym wlepić markę za 250. Teraz już całkiem serio. Małe drgnięcie ręki, my tutaj mówimy o setnej stopnia, z tej odległości, z odległości rzędu 700 metrów, oznacza, że wiązka całkowicie pada poza. Nieumiejętne korzystanie z radaru Ultralight może powodować, że kontrolowana przez policjanta prędkość będzie znacznie wyższa. W niektórych sytuacjach może się skończyć zabraniem prawa jazdy. Czy zawsze słusznie? W 2008 roku policjanci wystawili 200 mandatów. W 2010 roku to tysiące więcej. W 2015 roku było to już 1,5 miliona mandatów na przekroczenie prędkości. W tym czasie, czyli w 2015 roku, do kancelarii prawnej działającej w internecie pod Nuluj Mandat zgłosiło się około 4000 osób, które szukały pomocy prawnej w sprawie przekroczenia prędkości. Wiemy, że połowa z nich została uniewinniona. W większości przypadków kierowcy przyjmują mandaty. Pytanie, ilu z nas zapłaciło taki mandat całkiem niesłusznie? Mateusz Wróbel, TVN24. I to pytanie zadaję sobie zapewne kierowców, tych, którzy ostatnio zapłacili mandat za przekroczenie prędkości. Wątpliwy pomiar,
białym. Tomasz Marzec, dziękuję.